kochani, ja w takiej bardzo prozaicznej sprawie, w sprawie języka polskiego, jest to taki niezwykły język, który tworzył się przez lata i czasami nie zdajemy sobie nawet sprawy, jak te słowa powstawały. I na przykład takie piękne słowo naburmuszona, to znaczy, że ta kobieta przeżywa jakąś emocję. To słowo opisuje emocję, którą kobieta przeżywa. Kobieta jest naburmuszona, tak by się tak zastanowić, to po prostu ona została zmuszona do jakiegoś wyboru. Nabór, czyli wybór, i muszona, zmuszona, czyli kobieta została postawiona w sytuacji bez wyjścia, w sytuacji niechcianej, której ona nie może sprostać i jej stan psychiczny jest bardzo trudny. I w takiej sytuacji można by taką kobietę jeszcze udobruchać. To istnieje taka maleńka możliwość.